Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Pierwsze zdanie dzisiejszej dobrej nowiny ustawia całą naszą dzisiejszą medytację. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Nie diabeł, ale Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię. U proroka Izajasza znajdujemy takie wyrażenie: wyprowadzę ją na pustynię i będę mówił do jej serca. Te słowa wypowiada Bóg o swoim ludzie wybranym, jako o swojej oblubienicy. Sam Bóg wyprowadza na pustynię, aby przemawiać do serca człowieka. Pustynia jest miejscem nie tylko działania demonów, ale również spotkania z Bogiem. Wiele epifanii Boga w Starym Przymierzu miało miejsce właśnie na pustyni. Pustynia jest potrzebna także nam, współczesnym ludziom, zabieganym w życiu codziennym. Potrzebujemy dziś, na początku Wielkiego Postu, zatrzymać się, wyciszyć i w swoim wnętrzu, w swoim sercu posłuchać głosu Boga. Jezus jest na pustyni 40 dni i właśnie ten okres stał się fundamentem dla naszego chrześcijańskiego okresu pokuty. 40 w Piśmie Świętym jest czasem dla Boga, jest czasem Jego działania. Dlatego czas Wielkiego Postu nazywamy czasem świętym. Na jego początku zróbmy sobie postanowienie, aby przeżyć go jak najowocniej. Niech będzie to czas wewnętrznej przemiany, czas szczególnie bliskiego przebywania z Bogiem i nasłuchiwania Jego głosu.